No a więc witam Was w drugim odcinku z tego projektu, z tej serii, w którym już zaczniemy sobie programować. Jak wspominałem, jak zapowiadałem, będzie na początek to gra Kółko i Krzyżyk, która wygląda w taki oto właśnie sposób. Postaramy się wygrać, a wygraliśmy. X właśnie wygrał z kółkiem, możemy sobie to zresetować. Tak to mniej więcej tutaj się prezentuje w aktualnym stanie. No jeszcze dojdą jakieś bajery potem, ale jakby nie uprzedzajmy faktów, to jest taka wersja wstępna. Oczywiście będziemy tutaj wszystko robić od zera. Natomiast to, co widzicie w mojej przeglądarce, jest to darmowe narzędzie Code Sandbox. I zdecydowałem się użyć właśnie tego narzędzia zamiast normalnego IDE przez właśnie kilka względów, ale to zaraz o nim trochę więcej opowiem. Sandbox to jest tak naprawdę nasz projekt i możemy sobie właśnie go w tym momencie utworzyć. Wybrałem opcję Vanilla.js, czyli taki jeden z podstawowych templatek, z podstawowych ustawień. I teraz tak, jak widzicie, po prawej stronie mamy okienko przeglądarki, tak jakby, natomiast po lewej stronie mamy nasz cały edytor kodu. Teraz, gdybyśmy chcieli, tutaj powinno nam się coś wyświetlić, o właśnie, tutaj mamy właśnie wygenerowaną treść i gdybyśmy chcieli, możemy nawet to odpalić w drugiej karcie przeglądarki, wystarczy tak naprawdę wkleić ten link i jak widać wszystko nam się pięknie renderuje. Natomiast nam wystarczy ten pogląd tutaj i nie będziemy musieli sobie nigdzie tego podglądać gdzie indziej. A więc tak, wygenerował nam się jakiś plik JavaScriptowy, w którym wstrzykujemy tutaj HTML-a i takiego podejścia w ogóle nie będziemy używać, więc od razu sobie to usuniemy. Zaimportowaliśmy sobie też tutaj nasze style CSS-y, znaczy zaimportowaliśmy, to już było jakby domyślnie tutaj zrobione i takich bajerów też nie będziemy robić. Generalnie JavaScriptem się w tym odcinku nie będziemy zajmować w ogóle. W tym odcinku zrobimy strukturę sobie w HTML-u i ostylujemy ją jakoś na tyle, na ile będziemy mogli na tym etapie w CSS-ie. Także tak by to wyglądało. JavaScript sobie już wyczyściliśmy. Co my mamy w stylach? Mamy narzucony tylko jakiś font bezszeryfowy. OK. Natomiast nasz HTML sobie importuje skrypty, co na razie też pominiemy. I mamy tutaj jednego diva, co też usuniemy. Posuwamy sobie też te przerwy. I możemy sobie zmienić tytuł. Tic-tac-toe, czyli właśnie kółko i krzyżyk. I tak naprawdę to, co mamy teraz, nam w zupełności wystarczy. Jest tu jeszcze jeden plik, pakiet JSON, który służy właśnie do zarządzania paczkami. Między innymi dzięki niemu właśnie mogły istnieć takie bajery jak importowanie CSS-u w JavaScriptie. Bez tego nie byłoby to takie proste. I tak naprawdę nie mam zamiaru tutaj za bardzo tego omawiać. Jest to temat dosyć zaawansowany i też nie będziemy korzystać za bardzo na razie z możliwości, które nam to daje. Więc tylko do świadomości, że coś takiego istnieje. Pozwala nam tutaj ściągać jakieś paczki z właśnie NPM-a, czyli z menadżera paczek. Ale to nie jest jakoś super dla nas teraz potrzebne. Przerzucimy sobie też te pliki wyżej w strukturze i usuniemy ten katalog. I teraz mamy bardzo prostą strukturę. Zobaczymy sobie tylko, czy wszystko nam działa. Napiszemy sobie Hello World. I jak widać, wszystko nam się wyświetla. Wspaniale. Tylko może zauważyliście, że jednak te czcionki coś tutaj się popsuły. To dlatego, że właśnie usunęliśmy ich import. Wcześniej był w JavaScriptie i to nam działało, natomiast teraz musimy je sobie dodać do naszego indeksu. Robimy to tagiem oczywiście link
i działa. Mamy czcionki bezszeryfowe, czyli to, co tak naprawdę chcemy. Zanim jeszcze przejdziemy tutaj dalej, poczynią tutaj pewne właśnie resety i normalizacje. Usuniemy sobie wszystkie marginesy, wszystkie paddingi oraz ustawimy... Aha, nie wiem czemu tutaj ustawiłem przecinki, oczywiście średniki. I ustawimy sobie box sizing na border box. W tym momencie, jak widzicie, znikły nam tutaj domyślne marginesy z body. No i to jest coś, czego oczywiście oczekujemy. Dobrze, możemy w takim razie przejść do generowania naszej struktury. Jak możecie się domyślać, będziemy potrzebować 9 bloków, które jeszcze czymś owrapujemy. Tak to przynajmniej wyglądało oryginalnie. Także korzystając z Emmeta, zamierzam sobie właśnie wygenerować 9 divów. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie później we wybraniu. I jednego diva, do którego to wszystko sobie wsadzimy. Ładnie nam to się wszystko ułożyło. I teraz samo wstawienie tych divów oczywiście nic nam nie da. Musimy to jakoś ostylować teraz. Ale żeby ostylować, musimy te divy jakoś złapać. Nadajmy więc im klasy. I teraz, że tak powiem, bez jakiejś wielkiej twórczości z mojej strony, nazwijmy to sobie po prostu board. I każdą właśnie z tych kafelek nazwiemy sobie na przykład board item. I teraz dwa słówka o tym, co ja właśnie tutaj zrobiłem. Są tutaj dwa podkreśniki i nie bez przyczyny, ponieważ jest to bardzo fajna konwencja. Nazywa się ona BEM, czyli blok, element i modifier. I polega o tym na tym, że staramy się stylować w ten sposób, że jeżeli parent jest jakimś blokiem, w tym wypadku board, to jego dzieci albo ogólnie elementy wchodzące w skład tego bloku, czyli właśnie elementy tego bloku, będziemy nazywać właśnie w ten sposób. Element, znaczy blok i element. Modyfikator gdzieś tam pewnie użyjemy, ale to jakby nie wyprzedzanie faktów. Gdybyśmy chcieli właśnie użyć jakiś modyfikator, byśmy użyli dwóch myślników i na przykład disabled. Oczywiście to nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje pod spodem, po prostu to jest konwencja nazewnicza. A dlaczego dwa, a nie na przykład jeden? No dlatego, że często można sobie nazywać w ten sposób, że separujemy jedną nazwę od drugiej właśnie myślnikiem albo podkreśnikiem, więc w tym momencie mamy pewność, że to jest po prostu modyfikator. Dobrze, mamy tu już naszą strukturę. Oczywiście nic nam się nie wyświetli. Żeby nam się coś wyświetliło, musimy tutaj to właśnie jakoś ostylować. A więc weźmy sobie tą naszą klasę i w sumie tutaj nie do końca aż tak bardzo mi jest potrzebna to na ten moment, jak właśnie ta klasa. Dobrze, i w tym momencie, jeżeli nadamy temu szerokość 100 pikseli oraz wysokość 100 pikseli i damy temu jakiś właśnie background color, na przykład czerwony, powinniśmy już coś zobaczyć. I widzimy pasek. Dajmy sobie jeszcze każdemu jakiś właśnie margin, żebyśmy mogli je sobie odróżnić. I widzimy, mamy 9 elementów. No oczywiście nie są one ułożone w żaden sposób taki, jakbyśmy na razie chcieli, ale to
myślę, że nie będzie problemem. Co teraz będziemy chcieli zrobić, to jakoś je ułożyć. I tutaj użyjemy dosyć zaawansowanego narzędzia, jakim jest Display Grid. Display właśnie odpowiada nam to, w jaki sposób element jest wyświetlony. I na początku głównie służyło to do określania, czy jest to element blokowy, czy jest to element inline'owy, czy to też właśnie jakiś element tabeli. Natomiast no nie można powiedzieć, że niedawno, bo to jest już dosyć, już trochę te feature'y są u nas, ale na pewno od niedawna mają trochę większe wsparcie. Użyjemy sobie w tym momencie Display Grid, czyli ułożymy je sobie w siatkę. I teraz, aby ustawić siatkę 3x3, musimy sobie zadeklarować na przykład właśnie ile chcemy mieć kolumn i jakich szerokości. I dajmy na to, że właśnie sobie na razie to napiszemy ręcznie. I jak widać, ułożyły nam się. Wiemy, że tutaj generalnie brakuje nam tego marginu, więc może po prostu na razie dajmy tego i będziemy, nie będziemy. OK. Nie mamy marginesu. Dobra, to w każdym razie nie jest za duży problem. W każdym razie do odstępów między itemami tej siatki służy nam coś takiego jak grid gap. I w momencie, kiedy to będzie, możemy tutaj ustawić właśnie inną wartość dla wierszy i kolumn, podając dwie wartości. Jak widzicie, pierwsza wartość to jest odstęp między wierszami, druga to jest odstęp między kolumnami. Natomiast kiedy będzie to pojedyncza wartość, to druga się po prostu zdubluje. I możemy również napisać dla pewności, żeby nam się nic nie rozleciało, chociaż tutaj raczej nic nie ma prawa się rozlecieć. Możemy sobie również zadeklarować nasze szerokości wierszy. No i teraz tak naprawdę, co się okazuje, że w ogóle nie potrzebujemy mieć tutaj zadeklarowanych szerokości, ponieważ domyślnie to się nam wystreczuje na te właśnie szerokości, wysokości i tak dalej. Możemy tu jeszcze usprawnić jedną rzecz. Zauważmy, że mamy wszystko w takich samych wielkościach i tak naprawdę może się wydawać dziwne, że musimy to tak wszystko deklarować. Otóż nie musimy, ponieważ zamiast tego możemy napisać sobie właśnie repeat, ile razy i jaka wartość, 100 piksele. I to jest właśnie odpowiednik tak naprawdę tego. Dobra, mamy siatkę i zamiast background red użyjemy sobie może jakiś właśnie jasno-szary. OK. I ja bym chciał to jeszcze trochę wygładzić na rogach, można by powiedzieć. Dlatego do tego nam służy border radius i poeksperymentujmy, czy 5 pikseli będzie fajnym tutaj wynikiem. Chyba tak, chyba to jest całkiem przyjemne. Brakuje tu nam jeszcze właśnie jakiegoś borderu. Użyjemy sobie jeden piksel solid black. A ciągle mi się mylą skróty. Albo grey. Okej, okay. Chyba wygląda nawet lepiej niż black. Dobrze, i możemy sobie jeszcze na przykład zmienić na 2 piksele. No, teraz to już wygląda świetnie.
Dobra. A więc mamy ten nasz, te nasze kafelki, itemy, nie wiem w sumie jak to nazwać, po prostu będą to itemy. Możemy sobie też nadać, w oryginale była też obramówka na samą planszę, więc po prostu sobie to skopiujemy, bo rezultat nam odpowiada. Nie będziemy się za bardzo przejmować tym, że nam to się rozłazi. Natomiast to, czym jednak będziemy się przejmować, to to, żeby dać tutaj odstęp. Równy właśnie, nie dałem się dwukropka i dlatego to się tak rozjeżdża. Równy właśnie odstępom między kafelkami. I właśnie również damy sobie tutaj border radius, tak aby tutaj właśnie nam się zaokrągliło. No i dobrze. Mamy mniej więcej nasze kafelki. Teraz musimy to jakoś wyśrodkować. I tak naprawdę możemy to zrobić na wiele sposobów. Ja użyję sposób dla mnie tak trochę najprostszy. Otóż wrapujemy sobie to jeszcze jednym tagiem i możecie się wydawać że na początku, że będzie to trochę nadużycia właśnie tutaj HTML-a, ale jak się potem okaże, będziemy potrzebować jeszcze później tego owrapowania, ponieważ tutaj jeszcze pojawi się właśnie button, którego sobie w sumie możemy stworzyć i wstawimy do środka reset the game. To teraz możemy sobie w ten sposób tutaj zadziałać. Dodamy klasę temu wrapperowi i właśnie nazwiemy go sobie na przykład wrapper. I teraz możemy go sobie ostylować. Teraz co zrobimy? Ten nasz wrapper jest, ma szerokość całego body. Ma szerokość 100%. Natomiast nie ma wysokości, ale nas to nie za bardzo interesuje. Teraz taką trochę sztuczką właśnie do wyśrodkowywania rzeczy jest nadanie temu display flex. W ogóle jeżeli nie za bardzo kojarzycie tego, co ja tutaj robię w 100%, jeżeli chodzi o grid flex, bardzo fajne narzędzia, bardzo fajne tutaj narzędzia, to zapraszam Was na po prostu poszukanie, na pewno coś na tym kanale o tym znajdziecie, albo na jakichś oficjalnych tutorialach właśnie z CSS-a. Temat naprawdę warty wgłębienia. Jak widzicie, napisaliśmy samo display flex i zrobiło nam się coś takiego. I co robi display flex? Display flex układa nam elementy nie pod sobą, tylko właśnie obok siebie, jedno koło drugiego. I no i to właśnie jakby się tutaj stało. Także to, co musimy zrobić, to jeszcze zmienić właśnie to zachowanie. Flex direction ustawić na column. Jak widzimy, teraz nam się ustawiło to właśnie pod sobą. Natomiast to, co jeszcze musimy zrobić, to nie jestem pewien, czy teraz tak, dobrze. Wyśrodkować to właśnie właśnie to wszystko wyśrodkować w tej osi. Dobrze. Także widzimy, mamy to zrobione. Możemy to sobie jeszcze właśnie trochę oddalić od naszego sufitu, o załóżmy takie 200 pikseli. Literówka i to powinno nam działać. Ok, no i super. I mamy to załatwione. Tą przerwą jeszcze nie będziemy się na razie tak bardzo przejmować, bo musimy najpierw właśnie nadać tutaj klasę
batonowi, żeby móc go sobie złapać. Oczywiście możemy sobie złapać na przykład po tagu, aczkolwiek to nie jest do końca dobra praktyka. Więc zróbmy sobie coś takiego. Nie musimy się trzymać tutaj w 100% tej konwencji BEM, nie musimy wszystkiego nazywać w tej konwencji, więc to będzie na razie trochę pomieszane. Aczkolwiek no, przy tak małej aplikacji nie będzie to miało dużego wpływu. Oddalmy to sobie o na przykład 20 pikseli. No i okej. Okay. Teraz tak naprawdę musimy tylko sobie jakoś zmienić styl tego batona, bo wygląda trochę tragicznie. Dodajmy sobie padding. Na przykład coś takiego. 10 pikseli od góry i dołu i 20 po bokach. I chcemy utrzymać to może trochę tak w tej konwencji, więc sobie dodamy nasz border wraz z border radiusem. I wygląda to już o wiele, wiele lepiej. Dobrze. Więc tak naprawdę co jeszcze chciałbym zrobić w tym odcinku? Mi się wydaje, że ustawimy sobie hovery na kafelkach oraz na batonie. No i teraz jak to zrobić? Hover, czyli to jest jedna z pseudoklas w CSS-ie. Musimy skopiować sobie naszą klasę dwukropek hover. To jest pseudoklasa, natomiast w kolejnym odcinku jeszcze zaczerpniemy trochę o pseudoelementy i to jest już o wiele bardziej ciekawe. Natomiast pseudoklasy to jest tak jakby stan obiektu. Można mieć na przykład focus, hover, active. Na linkach jest też na przykład visited, więc możemy nadać style, które będą się pojawiać właśnie w różnych stanach. Dobrze, więc chcemy, żeby nam się trochę zmienił background color. I tutaj w ogóle widzę, że zapomniałem zmienić tego, albo w sumie, czy chcemy tutaj do końca zmieniać? W sumie wygląda to ok. Dobrze, i teraz background color możemy sobie właśnie ustawić na... Może nie ustawiamy właśnie nazwą, tylko ustawmy sobie może w ten sposób. Zobaczymy jak to będzie i widzimy, że jest to bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, zapomnieliśmy jeszcze ustawić nasz kursor na pointer, czyli właśnie on się zmieni na rączkę po najechaniu. No i brakuje tutaj właśnie jakiegoś takiego przejścia. Aby to zrobić, musimy sobie właśnie napisać transition. Tutaj możemy właśnie podać property, jakie to ma dotyczyć, albo jeśli nam się nie chce, możemy po prostu napisać all. I właśnie to teraz musimy nadać czas oraz rodzaj tego przejścia. Czyli zróbmy sobie właśnie to linear. Zobaczymy, czy zadziała, bo to ma prawo nie zadziałać. Zaraz powiem dlaczego. Ale widzę, że działa. Ogólnie, jeżeli tranzycja dotyczy jakiegoś elementu, który nie był wyszczególniony wcześniej, to ma to prawo nie zadziałać, ale akurat background color jest wcześniej ustanowiony jakby domyślnie, więc w tym wypadku nam to zadziała. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że czasem to po prostu może nie działać i wtedy musimy mieć tą samą property właśnie w tutaj klasie na hoverze i na klasie zwykłej. Dobrze, to samo będziemy chcieli sobie właśnie zrobić na kafelkach, więc musimy znowu skopiować sobie tą klasę, dodać tutaj właśnie pseudoklasę hover i
Podobnie nadajemy tutaj właśnie inny background color. Tylko może tutaj właśnie użyjemy sobie jakiegoś ciemniejszego. Na przykład zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Albo użyjemy sobie trochę jaśniejszego. O. Jeszcze jaśniejszego. O, dobra, idealnie. Dobrze, i teraz znowu, aby użyć tranzycji, musimy dodać na główną klasę property transition. Jak ustawię to trochę dłużej, to będzie widać, że to właśnie ta tranzycja następuje. Ona jest bardzo delikatna, bo kolor się też niewiele zmienia, ale jednocześnie jest dosyć przyjemny. I tutaj również ustawimy sobie właśnie nasz kursor na pointer. Dobrze, tak patrzę teraz, czy czegoś nie zapomniałem, ale chyba to na tyle, jeżeli chodzi o naszą tablicę. Oczywiście dużo więcej będzie tutaj dodane w późniejszym czasie, kiedy już będziemy mogli tutaj dodać jakąś logikę, bo to jeszcze nie wszystko właśnie z naszego HTML-a. Na koniec możemy sobie dodać właśnie jakiś tutaj paragraf, który będzie nam służył za wyświetlanie, albo zróbmy trochę właśnie inaczej niż jest to w oryginale i niech to nie będzie pod spodem, a będzie u góry. I nadamy sobie mu klasę na przykład panel, albo jeszcze pomyślimy nad nazwą, ale to w sumie nie jest aż tak ważne. I tutaj będzie na przykład informacja wygrałeś. I oczywiście będziemy musieli ją trochę właśnie poprawić i ona będzie właśnie obsługiwana od strony JavaScriptu. No ale mamy tutaj jakąś właśnie pierwszą ideę tego. Dobrze. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że jakiś tutaj zamysł Wam się podoba. I w kolejnym będziemy już dodawać logikę JavaScriptową. I będziemy tak naprawdę w kolejnym odcinku postaram się skończyć tą aplikację, bo taki jest trochę zamysł, więc kolejny będzie dużo dłuższy. No ale tyle. Także do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.